Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mleczek i jestem kustoszem kolekcji militarium Zamku Królewskiego w Warszawie. Chciałbym Państwu zaprezentować dzisiaj przepiękną parę pistoletów z zamkiem skałkowym, która w 1788 roku została wyprodukowana w Królewskiej Manufakturze Broni Palnej w Kozienicach. Była to pierwsza para pistoletów, która opuściła tę manufakturę i została podarowana ostatniemu królowi Polski Stanisławowi Augustowi. Pistolety posiadają najpopularniejszy wówczas rodzaj zamka stosowanego w broni palnej, zamek skałkowy, który został wynaleziony około 1570 roku. Potocznie broń z takim zamkiem nazywano flintą, od angielskiego flint, czyli krzemień. Zapalenie prochu na panewce w broni z zamkiem skałkowym następowało od iskier powstałych przy uderzeniu skałki zamocowanej w szczękach kurka o krzesiwo. Iskry padające na panewkę z prochem wywoływały płomień, który docierał do otworu zapałowego z boku lufy. Następnie dostawał się on do komory, powodując zapłon ładunku prochowego. Na blasze zamka widnieje napis Kozienice. Lufa wykonana ze stali damasceńskiej dekorowana jest złotem. Na wysokości komory prochowej widnieje herb królewski, zaś w dalszej części lufy napis Pierwsze dzieło fabryki Kozienicki 1788. W zbiorach muzealnych na świecie znajdują się jedynie 3 egzemplarze wykonane w Królewskiej Manufakturze Broni Palnej w Kozienicach. Sztucer w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i para pistoletów w kolekcji militariów Zamku Królewskiego w Warszawie.